Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o białku, czyli o składniku pokarmowym, o makroskładniku, który niestety nieraz na dietach ketogenicznych, niskowęglowodanowych jest traktowany trochę po macoszemu, bo tylko ciągle dolewamy tłuszcze. Natomiast białko jest bardzo ważne. Porozmawiamy o tym, dla kogo, dlaczego ono jest ważne i jak je bilansować, jak je uzupełniać, szczególnie na dietach bezmięsnych, na dietach wegańskich, ketogenicznych, gdzie jest to problematyczne, o tym, jak komponować posiłki i czym możemy sobie pomóc, jakie suplementy diety zastosować. Zapraszam Was na odcinek. Dieta ketogeniczna to nie tylko duża ilość tłuszczu, mała ilość węglowodanów, ale bardzo ważne, odpowiednia, umiarkowana ilość białka. Według mnie tego białka zazwyczaj jemy za mało i dzisiaj porozmawiamy sobie też o tym, jak uzupełniać białko, jeśli nie chcemy jeść dużych ilości mięsa, albo wręcz jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej, ketogenicznej i jeszcze dodatkowo wegetariańskiej czy wegańskiej, bo można to zrobić dobrze, ale tutaj to białko jest istotne. Ja zalecam, żeby jeść przynajmniej 1 gram białka na kilogram masy ciała, czyli jeśli na przykład ważysz 60 kg, no to te 60 gramów białka dziennie to jest takie minimum, ale dobrze jest dążyć do wyższych ilości białka, nawet do 2, 2,5 gramów na kilogram masy ciała, no a w ogóle osoby trenujące intensywnie, sportowcy, to ta podaż białka to jest nawet w okolicach 3,5 gramów, a czasem więcej. Jeśli ograniczasz mięso, a jesteś na diecie niskowęglowodanowej, to wiesz, że nie jest to proste, bo głównym źródłem białka na dietach bezmięsnych są strączki. Strączki są całkiem dobrym źródłem białka, ale są też dość mocnym źródłem węglowodanów. Dlatego tutaj, jeżeli wykluczymy strączki, no to bardzo mocno zmniejsza nam się ta pula produktów, z których możemy korzystać. Ale wróćmy sobie jeszcze do tego, dlaczego to białko jest tak ważne. Bo pewnie każdy wie, że jak trenujemy i chcemy, żeby nasza sylwetka wyglądała lepiej, żeby nasze mięśnie rosły, niekoniecznie tkanka tłuszczowa, to do tego jest potrzebne białko, do budowy mięśni. Ale białko jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasze kości, do budowy tych kości i do tego, żeby nie było ubytków. Z wiekiem niestety następuje takie zjawisko jak sarkopenia, nieraz o tym mówiłam i dlatego osoby starsze dużo łatwiej mają kontuzje, łamią sobie kości, w pewnym momencie siadają nieraz na wózku, wręcz sarkopenia może być prowadzić do śmierci, więc tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że na każdym etapie naszego życia, czy to wzrostu, czy starości, i już nie mówiąc o tym maksymalnym etapie, gdzie korzystamy z życia, miejmy nadzieję, najbardziej i najlepiej, czyli w takim wieku jak ja jestem, to wtedy to białko jest bardzo ważne. Natomiast co więcej, białko to jest sytość. Ono nam reguluje i przyspiesza metabolizm, ono reguluje naszą gospodarkę hormonalną i badania, podlinkuję Wam dla pewności i dla niedowiarków, badania pokazują, że redukcja wagi, również właśnie dla osób odchudzających się, nie tylko dla sportowców, ta redukcja idzie nam o wiele lepiej, jeśli mamy odpowiednią podaż białka, wtedy łatwiej też redukujemy. Dlatego ja u osób, które są u mnie na przykład na keto, ale na redukcji, zachęcam do zwiększania ilości tego białka, oczywiście bez przesady, no ale właśnie to białko jest istotne. Okej, na ten moment wiemy, że białko jest bardzo ważne. Wiemy, że powinniśmy jeść przynajmniej 1 gram białka na kilogram masy ciała, ale dobrze jest, tak ogólnie mówiąc, żeby to było dla większości osób w okolicach 100 gramów białka dziennie na dobę lub więcej. Ważne też jest, że nie możemy takiej ilości białka, i byłoby to ciężkie, zjeść w jednym posiłku, bo nie przyswoimy aż tyle tego białka i takie 30 do 40 gramów białka na jeden posiłek to jest optymalna, a dla niektórych nawet maksymalna ilość, jaką są w stanie strawić. Ale tak jak już mówiłam, jeśli ograniczasz mięso, jeśli jesteś na diecie wegańskiej, to
przy diecie niskowęglowodanowej dostarczenie nawet takiej ilości białka jak 60 gramów nie będzie takie proste. Ja za chwilę pokażę Ci produkty i posiłek, który możemy sobie skomponować i dostarczyć właśnie taką ilość białka, ale też ciągłe jedzenie tego samego nie jest dobre, więc warto mieć jakieś dodatkowe źródła białka, na przykład w postaci odżywek. Ja już nieraz Wam mówiłam, że jeśli chodzi o wegańskie odżywki białkowe, to one mi nie smakują, nie rozpuszczają się dobrze. Poza tym zazwyczaj większość wegańskich źródeł to nie jest pełny profil aminokwasów, co też jest ważne dla naszego zdrowia, dla naszego organizmu. I chcę Wam powiedzieć o dość nowym produkcie firmy Solvlabs. Solvlabs to jest marka z suplementami diety, która, co ważne, ma dobrej jakości produkty poparte badaniami. I oni wprowadzili na rynek nie tak dawno Complete Plant-Based Protein, czyli właśnie białko w 100% roślinne, które naprawdę ma innowacyjną formułę, ale zanim Wam powiem o formule, to powiem Wam o smaku, który dla mnie jest bardzo ważny. Naprawdę smakowo to białko wegańskie wygrywa z wszystkimi innymi, jakich próbowałam. Jest w trzech opcjach smakowych tutaj, a ja akurat mam słony karmel i bardzo mi smakuje. Jest też wanilia i pumpkin spice, czyli taki dyniowy posmak. I też co ważne, ono się naprawdę dobrze miesza, rozpuszcza, znaczy to ono się nie rozpuszcza całkowicie, ale bardzo dobrze robi się z niego po prostu te koktajle, bo ja już miałam doświadczenie z wieloma białkami, gdzie po prostu to się wszystko jest taka jedna wielka bryła i to nie, ani nie smakuje, ani nie można tego za dobrze rozpuścić. Naprawdę pod kątem smakowym to białko jest bardzo dobre. Ale co więcej, to nie jest tylko białko. Po pierwsze, mamy tutaj właśnie pełen profil aminokwasów. To, na czym mi zależy, jeśli polecam moim podopiecznym jakieś produkty. Mamy tutaj białko grochu w składzie, które jest dość popularnym białkiem i dobrym białkiem, ale oprócz tego jest też białko ryżowe, dyniowe i białko drożdżowe. I to jest duża innowacja. Drożdże to grzyby. W ogóle Solvlabs specjalizuje się w grzybach, które mają takie działanie adaptogenne, zwiększają naszą odporność na stres. I tutaj też, oprócz tego, że mamy białko drożdżowe, które świetnie działa, to zostały też dodane właśnie grzyby. Soplówka, czyli lion's mane, cordyceps, reishi i chaga. Co jest świetną opcją dla sportowców, którzy bardzo często właśnie wspomagają swoje wyniki sportowe i adaptacje na stres grzybami, ale także dla każdego z nas. No, ten dodatek grzybów, jeżeli suplementowaliście kiedyś grzyby, to wiecie, że jest to super opcja. A dodatkowo zastosowany tutaj został kompleks enzymatyczny Digezyme i dzięki temu, po pierwsze, jeżeli jesteście na diecie wegańskiej albo kiedykolwiek byliście, to wiecie, że z trawieniem bywa różnie. Oczywiście na keto zazwyczaj te problemy nam mijają, na diecie ketogenicznej, niskowęglowodanowej układ trawienny dobrze zbilansowany, to podkreślmy, działa zazwyczaj lepiej, ale właśnie niewiele osób ma problem z trawieniem większych ilości białka czy odżywek białkowych, więc tutaj dodatkowo jest zastosowany ten kompleks enzymatyczny, więc to białko można też sobie spożywać do posiłku i to dodatkowo będzie wspierało trawienie posiłku. A co więcej, badania, które były przeprowadzone właśnie z tym produktem, pokazały, że dzięki zastosowaniu tego kompleksu enzymatycznego to zmniejszają się DOMSy, czyli tak zwane zakwasy potreningowe i jest to potwierdzone badaniem klinicznym. Także pełen profil aminokwasów, wsparcie trawienia, wsparcie adaptogenne dzięki zawartości grzybów i naprawdę smaczna odżywka. W jednej porcji znajdziemy aż 22 gramy białka i 3 gramy tłuszczu i tylko 2,4 gramy węglowodanów, więc zarówno na dietach wegańskich, dietach ketogenicznych, niskowęglowodanowych, dla osób, które szukają dobrych jakościowych produktów, polecam i sama stosuję.
Obiecałam Wam przykład posiłku, który jesteśmy w stanie w miarę dobrze zbilansować wegańsko-roślinnie na diecie ketogenicznej. Okej, obiecałam posiłek, który będzie roślinny, będzie wegański, a dobrze zbilansowany pod dietę niskowęglowodanową. Także lecimy. Proponuję zapiekankę, bo zaraz zobaczycie, że to nam się ładnie z zapiekanką będzie komponować. Brokuł. Brokuł jest jednym z tych warzyw, które są dość bogate w białko, bo tutaj w 200 gramach mamy 6 gramów białka i około 5 gramów węglowodanów netto, także całkiem ok. Do tego tofu. Na dietach wegańskich zazwyczaj nie jesteśmy uprzedzeni do soi. Ja wciąż proponuję wybierać tofu ekologiczne, bio, z taką etykietą. Natomiast tutaj w 100 gramach tofu mamy 13 gramów białka i około 6 gramów węglowodanów, więc jest całkiem ok. Mamy też tłuszcz, więc to jest taki produkt dość dobrze zbilansowany pod keto. I nasiona są również fajnym dodatkiem jako źródło białka. Jak to wszystko nam się sumuje, to wyjdzie całkiem dobra ilość, zaraz zobaczycie. Nasiona konopi, które polecam niezależnie, czy jesteś na keto wege, czy na niczym innym takim. Nasiona konopi, łyżka, czyli około 10 gramów, to jest ponad 3 gramy białka. Pestki dyni, to też jest ponad 3 gramy białka. I tutaj dodałam też sezam, bo on fajnie się będzie komponował z tofu i brokułem. I tutaj mamy ponad 2 gramy białka, czyli łącznie te 3 łyżki to już jest jakieś 8 gramów dodatkowe białka. I płatki drożdżowe. Płatki drożdżowe, dodatkowe źródło białka, zresztą o drożdżach mówiliśmy w kontekście tej odżywki białkowej, więc te płateczki, 2 łyżki to też jest jakieś 10 gramów, 4,5, prawie 5 gramów białka. Do tego i co ja bym zrobiła? Tofu, brokuł zapiekamy. Możemy posypać wcześniej właśnie płatkami drożdżowymi. One taki serowy posmak nam nadadzą. I pod koniec posypujemy nasionami konopi, pestkami dyni i sezamu. Do tego 2 łyżki oliwy z oliwek łącznie. Uwaga, możemy też oczywiście dodać jakiś sos sojowy. O, tutaj by sos sojowy bardzo dobrze też pasował. To łącznie jest niecałe 600 kilokalorii. W czym mamy ponad 31, tutaj dokładnie 31,9 wyszło gramów białka, ale załóżmy, że to jest 30 gramów białka w tym posiłku, więc naprawdę jak na wegański posiłek super wynik. 44 gramy tłuszczów i węglowodany brutto 23, ale nie sugerujemy się węglowodanami brutto, bo netto, bo tutaj mamy aż ponad 7 gramów błonnika, czyli jeżeli dobrze liczę, to jest 15 gramów węglowodanów netto, więc naprawdę dobrze zbilansowany posiłek wegański. Jak jesteśmy na wegańskim keto, to raczej nie oscylujemy w okolice 30 gramów węglowodanów netto, bo będzie to ciężko zrobić, tylko bardziej obracałabym się w tych 50 na dzień, także 15 na jeden posiłek to naprawdę dobry wynik. Więc w ten sposób możecie komponować swoje posiłki. Ale jeżeli jesteście aktywni, czy chcecie bardziej urozmaicić swoją dietę i ciągle nie jeść tego samego, bo to też nie będzie najlepszym rozwiązaniem, to polecam Wam właśnie znalezienie dobrej jakości białka wegańskiego. Ja osobiście przetestowałam i polecam z firmy Solve Labs. W opisie filmu znajdziecie link, możecie też skorzystać z mojego kodu rabatowego na 10%. I co ważne, osoby, które mają nietolerancję laktozy, czy nietolerują, mają nadwrażliwość na białka mleka, to też jest dla Was dobra opcja. Jeżeli nie możecie jeść białka serwatkowego, bo właśnie macie uczulenie czy alergię, no to jest zupełnie bezmleczny produkt, który też może Wam pomóc w dobrym bilansowaniu swojej diety i nieraz takim po prostu szybszym posiłku, no bo idziesz na trening i chcesz sobie szybko zrobić jakiś koktajl, to na pewno się sprawdzi. Natomiast da się ograniczać mięso, a nawet ryby, jeśli ktoś ma taką potrzebę i być wciąż na diecie niskowęglowodanowej, ketogenicznej. Trzeba się trochę z tym więcej pobawić, ale jak widzicie, jest to możliwe. No dobrze, moi drodzy, to tyle w temacie tego, jak białko jest ważne i co zrobić, jeśli chcemy dostarczać sobie go z roślinnych źródeł na dietach niskowęglowodanowych. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!